wykop.pl zany portal, prawda? Ogólnie ten materiał powinien trafić na światową historię, ale sam temat jest na tyle ważny, że postanowiłem go umieścić tutaj, ponieważ zasięgi są większe. Na wykopie pojawiają się różnego rodzaju artykuły, linki, filmiki i te podobne. I ogólnie wykop jest fajny, bo jest trochę taką zbieraniną z różnych portali, wszystko w jednym miejscu. Ale na wykopie ma swoją ostoję grupa Neonazistów, faszystów, nie wiem jakim słowem to określić. Pojawiają się tam fake newsy czy artykuły zmanipulowane, i chciałbym wam kilka takich właśnie artykułów pokazać. I nie jest dla mnie zrozumiałe, czemu moderacja nie blokuje tego typu zachowań. Ogólnie chciałem, aby tematyka zaprezentowanych artykułów była różnorodna, ale wyszło na to, że większość, nie wszystkie, ale większość artykułów dotyczy Żydów i Holokaustu. Mówiłem, że neonaziści, nie? Zapraszam. Izrael usuwa z archiwów historycznych dowody swoich zbrodni z 1948 roku. Dla tych, którzy nie wiedzą, to w 1948 roku wybuchł konflikt arabsko-żydowski w formie jaką znamy dzisiaj. Jest to początek panowania żydowskiego w Palestynie. Efektem starciu ludności cywilnej czy bojówek żydowskich i arabskich była masakra w Deir Yassin. Opowiadałem o tym szczegółowo na Światowej Historii. Grupa żydowskich bojowników z organizacji paramilitarnych Irgun i Lehi zaatakowała Arabską wieś i doszło do masakry ludności arabskiej. Zginęło tam ponad 100 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Sam atak był uzasadniony, gdyż była to część operacji mającej na celu przełamanie blokady Jerozolimy, ale masakra była już zbrodnią wojenną. No i gdzie jest problem? Oficjalnie władze żydowskie odcięły się od Rzezi w Dariasin Ben Gurion. Publicznie obarczył Menachema Begina o odpowiedzialność za masakrę. Nazwał go nawet Hitlerem, a agencja żydowska wysłała telegram kondolencyjny. Żydzi potępili te ataki, a żeby było ciekawie, Arabowie też mordowali, na przykład masakra konwoju medycznego Hadassa 13 kwietnia 1948 roku. A wiecie, co najbardziej tutaj budzi wątpliwości? Harec. To jest gazeta, z której pochodzi ten artykuł. Czy ktoś, kto wrzucił, wie w ogóle czym jest Harec? Jeśli nie, to już mówię: Harec to właśnie taka propalestyńska gazeta, takie pismo, które niby jest żydowskie, ale jest trochę bardziej propalestyńskie. O tak, bardzo skomplikowana sprawa, tak można to powiedzieć. I ogólnie oni oskarżają między innymi Żydów o zbrodnie na Arabach. I. Oskarżają Polaków o główny Holokaust, że w dużej mierze my się do tego przyczyniliśmy, a Niemcy już nie tak bardzo. W maju 2007 roku, na przykład, Harec opublikowało komiks o Holokauście, w swojej wymowie szeroko uznany za antypolski, szowinistyczny i stereotypowy. Komiks opowiada o dwóch żydowskich dziewczynkach podróżujących w wagonie pełnym pijanych Polaków którzy planują wydanie ich w ręce nazistów. Dziewczynki ratuje niemiecki oficer, który częstuje je cukierkami. Tak, na takie pisma powołują się nasi neonaziści z wykopu. Cze. Ogólnie filmik, który został dodany na wykop nic, a nic nie mówi o Che. Jest to rozprawka na temat komunizmu, która jak najbardziej ma sens i jest mądra, tylko nijak ma się do Che Guevary. Kto oglądał moje filmy, ten wie, kim on był i jaki problem miał z komunizmem, bo sam Che Guevara został przecież przez komunistów wydalony. Opowiadamy o tym na Światowej Historii również szczegółowo. No i te komentarze. Porównanie Guevary z Hitlerem. Dość zabawne, bo jak dla mnie, to użytkownicy wykopu szerzą hitlerowskie teorie o Pozbyciu się Żydów, a Cze był zwolennikiem Palestyny, a nie Izraela. Wiecie dlaczego? Bo Palestyna jest komunistyczna, a Izrael kapitalistyczny. Widzicie te absurdy? Mentalność niektórych osób zatrzymała się w latach 20., kiedy jeszcze istniał mit, że do komuny Żydzi to współtowarzysze USA. Wielka machina kapitalizmu, a Arabowie są socjalistami. I komunistami. Wracając do cze, przeprowadzał on procesy w La Cabana. To są jedyne zbrodnie, o które można go oskarżyć, ale pytanie, czy to były zbrodnie? Jeśli procesy w La Cabana były zbrodnią, to procesy norymberskie również, bo przeprowadzono to na tych samych zasadach. Karano tam zbrodniarzy. No i Czech zabijał osobiście, bo był żołnierzem. No Hitler też zabijał osobiście, bo był żołnierzem. Mało tego. Pilecki zabijał osobiście, bo był żołnierzem. No. Taka jest rola żołnierza. Kwestie obozów koncentracyjnych i rzezi na Kubie to Raul Castro głównie. Pisałem o tym licencjat. Wszelkie zbrodnie przypisywane czy to sprawka zazwyczaj Raula albo kogoś innego. To będzie katastrofalne, w skutkach zresztą z dwóch względów, a nawet trzech. Po pierwsze, Żydzi są granicą między cywilizacją zachodnią a światem arabskim. To oni bronią nas przed skrajnym arabskim komunizmem i przed muzułmańskim terrorem. Izrael stanowi swego rodzaju zachodnią bazę wśród wrogów i to jest ta druga rzecz. Bez Izraela będziemy na Bliskim Wschodzie bezradni. Arabowie zdominują tamte regiony. No i trzecie, nowy holokaust. Śmierć setek tysięcy Żydów, może milionów. Straszne. Ogólnie wojna jest straszna i trzeba jej unikać. Chyba wszyscy się z tym zgadzamy. Trzeba żyć w pokoju i w miłości. A nie, jednak nie wszyscy się z tym zgadzamy. Wiecie, co teraz powiem? Harec. Tylko jest to opowieść jednostronna. O co chodzi z miejscowością Jalut? Mandat palestyński nie jest oficjalnym państwem i przed 1967. Znajdował się w Jordanii, w tym roku Jordania zaatakowała Izrael, była to wojna sześciodniowa i Izrael ich pokonał i przejął część terytoriów, w tym miejscowość Jalut. Nakazał mieszkańcom wracać do swojego państwa, a tutaj mają się osiedlić Żydzi. No logiczne, jak na mocy traktatu pokojowego się przejmuje jako ziemię, to mieszkańców powinno zabrać ze sobą dane państwo. Jordania powinna dać Arabom dom, tak? No nie dali. My na przykład z Polski wydaliliśmy Ruskich po upadku PRL-u, tam wiecie, ten lat 80 i tak dalej. Ale, ale Żydów cały czas przybywało do Izraela i ci mieli zasiedlać przecież stare palestyńskie wioski, a te... No, nie zostały zajęte, tak? Więc Żydzi zamieszkali w Achija, nieopodal Jalut. No i to jest problem. Są takie małe placówki żydowskie, które domagają się ziemi. Arabowie nie chcą się wynieść do państw arabskich i dochodzi między nimi do starć. Dlaczego gaje oliwne podpalili Żydzi? Bo arabowie z Jalut twierdzą, że gaj oliwny to symbol ich przywiązania do ziemi. Także to był taki atak symboliczny, że Arabowie już nie są przywiązani do tej ziemi. No, Żydzi może i trochę przesadzili, ale nie znajdziecie takiej historii na wykopie, tylko źle. Żydzi bez powodu, zaatakowali Arabów w Holokaust, obozy koncentracyjne. No nie, tak to tam nie wygląda. 150 tysięcy Żydów w armii Hitlera, żydowski Holokaust i inne bzdury. Znowu to samo. Oczywiście pomijam fakt, że tak od. 375 tysięcy do nawet pół miliona Polaków walczyło dla Hitlera, więc Żydzi wcale nie są najgorsi, ale zaczęły się pojawiać też takie komentarze. No i to świadczy, że ktoś rzuca na głowękę wcale się nie czyta artykuł, bo w owym artykule są cenne informacje, na przykład, że chodzi o pół Żydów i twierdzi Żydów, z którymi Hitler wolał współpracować niż walczyć, że Żydzi zaciągali się do Hitlera udając nie Żydów, żeby nie zginąć, a kiedy wychodziło na jaw kim ci żołnierze są, to i Piano. Żydzi wstępowali do armii Hitlera po to, żeby uniknąć Holokaustu. Z kolei Hitler wolał ich przyjąć i w tych oddziałach ich eliminować, niż prowadzić z nimi otwartą wojnę, bo było ich za dużo. To nie była współpraca żydowsko-niemiecka, nie było czegoś takiego, to była wielka manipulacyjna machina Hitlera, która dotknęła Żydów i Polaków zresztą też, bo Polacy trafiali do armii niemieckiej na tych samych zasadach co Żydzi. Ponownie Che Guevara na listę trafia ten komentarz i ile można przerabiać to samo. Czy powiedział, że Europejczycy są pracowici, a Murzyn jest leniwy i dlatego rzekomo, że jest rasistą. A nikt nie wie w jakim kontekście te słowa zostały napisane. Jest to opis społeczeństwa bodajże Gwatemali. Czy podróżował wtedy jeszcze jako nie rewolucjonista tylko jako student i łapał się małych prac i wkurzał się, że w danym miejscu biali w tym on zapieprzają, a czarni się lenią i dostają za to kasę. I nie był rasistą, wręcz przeciwnie, bo nawoływał w przemówieniach dla ONZ o lepsze traktowanie czarnych w USA no i pomagał czarnoskórym w trakcie rewolucji w Kongo. Kolejny raz to samo, ile można. Ludzie. Tak, użytkownicy Wykopu kreują teorię, że Holokaustu nie było, a ludobójstwo to mit. A Czerwony Krzyż? Czerwony Krzyż na ten temat działań i raportów z tamtego okresu ma tyle do powiedzenia. Raporty Czerwonego Krzyża z okresu II wojny światowej są po prostu nie do końca rzetelne. Taki artykuł się pojawił. Ja Trumpa bardzo lubię, także nie mam nic przeciwko jego chwaleniu. No i ten komentarz. Przeczytajcie sobie, ja chyba nie muszę komentować, nie? Wrzućcie link do jakiegoś ciekawego artykułu z Wykop, chętnie się nim tutaj podzielę. Napiszcie, która teoria powinna trafić na pierwsze miejsce. Jak to często bywa, ten punkt oddaję Wam. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o Wykopie i tej, mam nadzieję, małej społeczności neonazistowskiej, faszystowskiej, jak w ogóle nazwiecie, po prostu antysemici, czy może, nie wiem, niedółki, bo naprawdę te teorie są chore. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną i czekam na Wasze komentarze, bo naprawdę jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Trzymajcie się, cześć.